Cześć, witajcie na kanale Automobilizacja. Dzisiejszy odcinek to będzie taki załącznik, dodatek do odcinku testu Skody Octavii, ponieważ miałem ogromne problemy z systemem inforozrywki. Od samego początku tak naprawdę, tydzień po odebraniu z salonu samochód trafił na serwis, tak jak mówiłem wcześniej. Wgrano nowe oprogramowanie, później polecono mi, oczywiście tego samego dnia już coś się wykrzaczyło, polecono mi nagrywać te zdarzenia, więc gromadziłem najpierw one tam co tydzień, co dwa tygodnie się zdarzały, ale potem już było tak, że lawinowo leciały codziennie po kilka, przy czym ja nagrywałem każdy incydent, żeby nie było to tak, że każdą sytuację, więc każdy incydent nagrywałem, było tych filmów 11. Przedwczoraj miałem akcję serwis, miałem dzień rozpisany na wizytę w autoryzowanej stacji. No akurat okazało się, że jest akcja serwisowa, gdzie jest 12 punktów rozpisanych do naprawy w tej Octavii, łącznie z dokręcaniem śrub w lampach, dokręcaniem lamp momentem 4 Nm. Także było mnóstwo punktów do naprawy. Oczywiście wszystkie te punkty, lampa była tylko dla mnie zaskoczeniem. Tak naprawdę wszystkie punkty to dotyczyły tych wszystkich awarii czy sytuacji awaryjnych, które miałem wcześniej z systemem inforozrywki, więc ucieszyłem się. Oczywiście panowie zabrali się do dzieła, odebrałem samochód, no ale nie dojechałem do domu, bo po 5 kilometrach wszystko się wywaliło, ekran zniknął, koniec, katastrofa, więc nagrałem film, no i pojechałem z powrotem odstawić samochód do autoryzowanej stacji. Centrala wysłała taką specjalną procedurę łącznie z naprawczym softwarem naprawczym, jakiś po zmianach. W każdym razie nie wdając się w szczegóły, panowie wgrali mi to według tej specjalnej procedury otrzymanej z centrali z Poznania. No, oczywiście jaki będzie efekt, no to zobaczymy, to czas pokaże, ale tak naprawdę cieszę się tym, że wszystko w 100% na chwilę obecną działa, więc wolę być zadowolony, cieszyć się niż grymasić. No, wywali się, to się wywali, no i pojadę jeszcze raz do serwisu, fakt, że już trochę tracę cierpliwość. Natomiast na chwilę obecną wszystko działa, z czego jestem najbardziej zadowolony. Od samego początku nie działał mi SmartLink, nie pokazywał mi, nie miałem połączenia z telefonem, nie było możliwości, żebym połączył, żebym wyświetlił mapę czy zawartość telefonu na tablecie, a było to wszystko pokazane i opisane w cechach szczególnych systemu SmartLink. Także to jest dla mnie coś nowego, to jest tak jakbym pierwszy raz odkrył samochód na nowo, bo przejechane jest blisko 4000 km, a tutaj nagle odkrywam coś, co już powinno być od zawsze, więc to trochę taka kuriozalna sytuacja, ale mimo wszystko należy się z tego cieszyć. Więc pokażę Wam zaraz, jak to wygląda, jak to pracuje. Ja z tego jestem bardzo zadowolony. Zresztą jestem gadżeciarzem, więc tego typu rozwiązania mnie niesamowicie cieszą. Tak samo jak wirtualny kokpit. Oczywiście pod warunkiem, że wszystko działa. Pokażę Wam jeszcze dwa schowki. Akurat nie wziąłem parasolki, bo została w domu, ale tutaj są w drzwiach dwa schowki w tej Octavii na ten system Simply Clever. Z jednej strony jest szczotka, z drugiej jest parasol. Parasol zostawiłem w domu, natomiast szczotka jest tutaj w drzwiach. Także fajna sprawa. Dobrze, zatem pokażę Wam, jak to wygląda w praktyce. 26 listopada, 13:16, przebieg 3730. Wyjechałem dopiero co z serwisu, wgrano nowe oprogramowanie. Witaj, ładowanie profilu użytkownika. I tak się ładuje już z 10 minut. Listopada, 5 km później,
Usterka nie działa, front assist, krzyczy o niedziałających czujnikach parkowania z przodu, wywaliło mi błędy. Zniknął całkowicie ekran. Zniknął ekran środkowy. Nie działa w ogóle radio. Proszę zobaczyć. Przyciskam. Nawet słychać, jak cyknie pod palcem. Cyk. Samochód jest włączony. Bo start-stop jest aktywowany. O, proszę zobaczyć. Samochód jest włączony. Ja przyciskam. Nic się nie dzieje. Wkładam wsteczny. RK. O, właśnie. Funkcja parkowania jest obecnie niedostępna. Cudownie. Tutaj nic się nie dzieje. Obroty. Tutaj włączamy. Nie ma. Nie działa. No super, po prostu. D. No, wirtualnym kokpitem zachwycałem się już wcześniej, także także z niego jestem bardzo zadowolony. No i tutaj mamy ikonę app, za pomocą której się łączymy. No i tak naprawdę mam dostępny cały telefon. Mogę sobie przejrzeć, mam wszystkie aplikacje. Mogę tutaj telefon, mapy, mogę przeczytać wiadomości. Mogę wejść w ustawienia. Mnie interesują tak naprawdę mapy. Jak jadę gdzieś daleko, w trasę, której nie znam, jadę po raz pierwszy. No i oczywiście na przykład Janosik, to też jest fajna rzecz, ale załóżmy mapy google'owe. Weźmiemy, wpiszemy tutaj na przykład. No i proszę. No i proszę. Bardzo ładnie. Także ja z tego jestem bardzo zadowolony. Odkryłem to tak naprawdę po raz pierwszy. Więc tutaj damy na samochód. Oczywiście jest menu. Można by o tym długo mówić, więc nie będę się rozwodził. Tu musiałbym się jeszcze raz przełączyć. Natomiast mam dostępny telefon z tego poziomu. No i to mnie najbardziej cieszy. I super, także jest dostępnych naprawdę wiele funkcji. Super. Chciałem się z Wami tym podzielić, bo to jest akurat ten system SmartLink, no to na chwilę obecną powinien znajdować się w tym samochodzie. To już przy tych standardach, przy pewnym standardzie powinien być tym minimum minimorum. A korzystając z okazji, jest sobota, mam wyjazd. Zobaczcie, jaka piękna pogoda. W górach już śnieg. To nie jest pierwszy śnieg w górach, ale w każdym razie jest bardzo przyjemnie za oknem, bielutko. Więc po raz pierwszy opony Firestone Winterhawk czwórki zobaczyły śnieg. Jak na razie na centymetrze śniegu się nie ślizgały, a tamte się ślizgały, no ale wszystko przed nimi. To
tutaj w drzwiach mamy schowaną szczoteczkę. To jest fajna sprawa. Zobaczcie, tutaj jest szczotka. Natomiast w drugich drzwiach mam tą samą wnękę i tam mam włożony parasol skłodowski. Natomiast parasol moja małżonka zostawiła w domu. W związku z tym na chwilę obecną go nie ma. Ale jest to fajne rozwiązanie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Chciałem tylko takim tytułem zwiastuna zapowiedzieć, że pracuję właśnie nad bardzo ciekawym materiałem, testem porównaniem, takim z życia wziętym. Myślę, że się Wam spodoba, natomiast tematyka niech pozostanie na razie tajemnicą. Jeśli się podobało, kliknijcie subskrypcję, dzwoneczek, dajcie łapki w górę i szerokiej drogi. Cześć.